Cześć, ja jestem Rafał i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiaj znów troszkę kreatywnie oraz plastycznie bym powiedział, ponieważ dzisiaj będziemy malować gąsienicę. Tak, gąsienicę. Dziwnie to zabrzmiało może, ale ta ozdoba już nie będzie wykonana z kamienia, a z betonu oraz materiału. Za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. Jest to po prostu ozdoba z betonu, tylko trzeba teraz jej nadać kolory, pomalować oczy. No i jeszcze chciałem podziękować wszystkim widzom za tak duże wsparcie mojego kanału, za tyle łapeczek w górę, tyle pozytywnych komentarzy pod wszystkimi filmami oraz pod filmami z ozdobami do ogrodu, czyli pszczółkami, biedronkami, krasnalami, krecikami. No i dzisiaj kolejna. Mam nadzieję, że również dużo łapeczek będzie, dużo komentarze. No i dziękuję Wam, moi drodzy, za tak duże wsparcie. No a teraz przejdźmy do obejrzenia, jak wygląda nasza gąsieniczka przed malowaniem, a jak będzie wyglądała po. Lecimy. No i moi drodzy, tak wygląda nasza gąsienica. Jest wykonana z betonu dzięki materiałowi, do którego jest włożony beton. Ona praktycznie ma swój kształt, nie rozpada się, jak widzimy. Jest tutaj poskręcane wszystko. I praktycznie ją położymy. Tutaj później domalujemy jej oczki. Ma tutaj czułki, no i to jest taka fajna gąsienica. No myślę, że gdy będzie pomalowana, będzie wyglądała dużo lepiej niż w tym momencie. A więc nie zwlekam, mieszam farbę i zabieram się za malowanie. Lecimy. Moi drodzy, farba już jest rozmieszana. Chodziło mi właśnie o taki kolor, taki jaśniejszy, jasnozielony. No i lecimy z malowaniem. No i moi drodzy, gąsienica już pomalowana na swój własny kolor. Po wyschnięciu namalujemy jej tutaj oczka, no i będzie gotowa. A więc poczekamy kilka godzin, aż wyschnie, no i ponownie do niej wracamy. No i moi drodzy, po godzinie czasu wróciłem do naszego malowania. Sprawdziłem tutaj, ale farba jeszcze delikatnie się klei, ale już mogę tutaj namalować w tym momencie oczy. Od razu nie mogłem malować, ponieważ farby by się zlały. Teraz, gdy już ta troszkę przyschła, spokojnie mogę zacząć malować. We'll be right back.
teraz w tym momencie uważam, że gąsienica jest już skończona. Oczki wyglądają w ten sposób. Myślę, że naprawdę bardzo ładnie mi wyszły. I myślę, że będzie świetną ozdobą do ogrodu. Przykuje niejedno oko. A jeżeli Wam się podoba, nie zapomnijcie o łapeczce, za którą gorąco dziękuję. I pozdrawiam wszystkich widzów. I zapraszam na przyszłe moje filmy. Oczywiście nowe osoby zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z wszystkimi przyszłymi filmami. Do zobaczenia, moi drodzy, w przyszłym filmie. Cześć!